Okiem Służb Specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Francuski wywiad ekonomiczny. Dziś ponownie audycja typu WABiK, czyli wywiad, analiza, bezpieczeństwo i konsekwencje ich stosowania lub też nie, a w niej o francuskiej szkole wywiadu ekonomicznego. Dlaczego akurat o niej? Francuska szkoła wywiadu ekonomicznego okazała się być na tyle interesująca, że chcąc nie chcąc musiałem poświęcić jej omówieniu odrębny odcinek. Nie spodziewałem się bowiem, że po ostatniej audycji to właśnie ona wywoła aż taki rezonans. Szczerze mówiąc, to spodziewałem się raczej, że zainteresowanie skupi się na szkole azjatyckiej, którą przecież potraktowałem zbiorczo, a tu proszę. Swoją drogą po ostatnim podcaście zdziwiło mnie kilka spraw. Po pierwsze, omawiając poszczególne cechy charakterystyczne poszczególnych szkół wywiadu biznesowego, co do których w krajach zachodnich panuje zgoda, wywołały spory ferment wśród słuchaczy tego podcastu, nie zgadzających się z tym, co przedstawiłem. To mnie zdziwiło, ponieważ jednak ten podcast ma charakter nie tylko rozrywkowy, ale też i popularyzatorski. To też postanowiłem zmierzyć się z tym wyzwaniem, jakim jest dokonanie wiwisekcji francuskiej szkoły wywiadu ekonomicznego. Po drugie, coś mi się wydaje, że my Polacy mamy duży sentyment do Francji i wszystkiego co francuskie. Że było tak w przeszłości, no to jest zrozumiałe, ale obecnie? A okazało się, że i owszem. I wreszcie po trzecie, uznałem za zrozumiałe, iż używany przeze mnie język ma charakter tylko i wyłącznie opisowy. Oznacza to, że używanym przeze mnie pojęciom przypisuję jedynie znaczenie poznawcze. W żadnym wypadku nie mają one charakteru wartościującego, który z natury rzeczy niesie ze sobą ładunek emocjonalny. Okazało się jednak, że nie wystarczy o tym powiedzieć w jednej czy dwóch audycjach lub artykułach. Wobec tego takie ostrzeżenie będę stosował już zawsze, aby uniknąć niewłaściwego odbioru mojej publicystyki. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za odbiór tego podcastu i zapraszam Cię na więcej. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek uwagi, pytania, sugestie co do tego, o czym mówię, to skorzystaj z możliwości, jaką dają komentarze na blogu, wpisy w mediach społecznościowych, czy też pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl albo napisz do mnie e-mail na adres kontakt@szpiegul.pl. Ja zaś opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków i to nie tylko wywiadowczych, bezpieczników, czyli różnorakich specjalistów bezpieczeństwa, oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu, a także top managementu. To tak ogólnie, a niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich, czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi mi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Dlatego też szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką, a to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. Zaczynamy! Piramida zarządzania. Wiwisekcji francuskiej szkoły wywiadu ekonomicznego dokonam w sposób dobrze znany analitykom służb specjalnych, czyli od góry do dołu i odwrotnie. Istnieje coś takiego jak piramida zarządzania. Wojskowa piramida dowodzenia posiada 3 poziomy. Strategię, najwyższy, działania operacyjne, środkowy oraz taktykę, to jest poziom podstawowy. Całe rozróżnienie jest o tyle istotne, że wielokrotnie w historii zdarzało się, iż armie wygrywały pojedyncze bitwy, to jest poziom taktyczny, a nawet długotrwałe działania, np. w formie skoordynowanych walk frontowych i działań pozafrontowych. Tu już mamy poziom taktyczny. Ale przegrywały wojny z uwagi na niewłaściwie przyjęte strategie, a nawet ich brak. I podobnie jest w biznesie. Tyle, że tutaj mamy do czynienia z biznesową piramidą zarządzania składającą się z trzech poziomów. Strategicznego, najwyższy, taktycznego, środkowy i operacyjnego, i to jest podstawa piramidy. Jak widzisz, różni się to od podejścia militarnego. I we wszystkich moich rozważaniach ja mówię o biznesowej piramidzie zarządzania. A jeśli jest inaczej, to każdorazowo to podkreślam. Aby być uczciwym, muszę jeszcze przyznać, że ponad strategią znajduje się jeszcze jeden poziom, jakim jest ideologia. Jednakże w przypadku armii narzucają władza państwowa, na przykład konstytucja, a w biznesie właściciele i zarządzający firmą. We Francji zaś, w przypadku wywiadu ekonomicznego, narzuca również państwo. Więcej na ten temat przeczytasz albo w artykule na blogu szpiegul.pl pod tytułem SWB 020 Piramida i planowanie. SWB to skrót od szpiegostwo w biznesie. Albo w książce, którą napisałem wraz z Tomaszem Łabuzem i Pawłem Sapiańskim, zatytułowanej Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Praktyczne i prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. I za chwilę przekonasz się, dlaczego to całe rozróżnienie jest tak istotne. Dogmat. W poprzednim odcinku przedstawiłem Ci charakterystyki opisowe kilku szkół, czyli podejść do tematyki wywiadu biznesowego. Jedną z nich była francuska szkoła wywiadu ekonomicznego. Opisałem ją na poziomie strategicznym, zaś sam odcinek rozpocząłem od zdarzenia, które miało miejsce na poziomie operacyjnym, polegającego na ujawnieniu w 2012 roku dokonywania sprawdzeń przez kierownictwo IKEA Francja w policyjnych bazach danych. Opisałem również taktyczny poziom działań związanych z batalią sądową w tej sprawie, która ma miejsce obecnie. Jeśli jesteś zainteresowany tą krótką charakterystyką, to przesłuchaj odcinek 033 podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych pod tytułem Drogi wywiadu biznesowego. Dlaczego jednak odróżnianie działań na poszczególnych poziomach jest aż tak istotne? Powód jest następujący. Francuska szkoła wywiadu ekonomicznego w latach 90. przyjęła strategiczny model działania polegający na ścisłej symbiozie korporacji francuskich i małych i średnich przedsiębiorstw ze służbami Republiki Francuskiej. Dlaczego to zrobiono? Z uwagi na inne podejście Francji do zjawiska wywiadu ekonomicznego niż w pozostałych częściach świata. Otóż w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym aksjomatem, dogmatem albo też uznaną prawdą, która nie wymaga, a właściwie nie wymagała udowadniania. Nie wzięto jej oczywiście z księżyca, lecz powstała wskutek dyskusji i działań francuskich myślicieli oraz polityków, albo szerzej francuskiej polityki. Ów dogmat można streścić w następującym stwierdzeniu. Mamy do czynienia z permanentną wojną gospodarczą, podczas której prywatny wywiad ekonomiczny stanowi integralną część działań służb państwowych lub na rzecz państwa. Mam nadzieję, że widzisz podkreślenie tej kluczowej roli, jaką odgrywa francuski aparat wywiadu gospodarczego prywatnego w umacnianiu ekonomicznej autonomii narodu. Wcześniej w dwubiegunowym świecie zimnej wojny, a obecnie w kontekście globalizacji i jej prawdopodobnego przekształcania w kierunku wielobiegunowości. A że wywiad ekonomiczny funkcjonuje ze szczególnym wigorem w korporacjach transnarodowych francuskich oraz korporacjach innych państw działających na terytorium Francji, to też realizuje powyższą strategię polityczną. Bo o tym, że kapitał ma narodowość, podobnie jak i korporacje transnarodowe, to nie będę w tym podcaście przekonywał. Musiałbym naruszyć zasadę OSS i zacząć analizować politykę i ekonomię, a nie będę tego robić. Jeśli jednak chcesz się więcej o tym dowiedzieć, to zachęcam na przykład do zobaczenia i przesłuchania choćby kanału Zbigniewa Dyleńskiego na YouTube. Przyjęta w latach 90. strategia ścisłego współdziałania ze służbami państwowymi nie podlegała zmianom przez lata. Aż w 2009 roku pojawił się element zwany Game Changer, czyli element zmieniający reguły gry. Pojawiła się Unia Europejska, a konkretnie unijne prawodawstwo. Do tej pory, do roku 2009, Francuska Szkoła Wywiadu Ekonomicznego działała tak naprawdę w otoczeniu prawa francuskiego. Ale od 2009 roku prawodawstwo unijne stało się ważniejsze od prawa krajowego, albo inaczej, zaczęło być implementowane, stając się prawem francuskim. Tyle, że nie zauważono, iż strategia ścisłego współdziałania nie może być realizowana na poziomie taktycznym oraz operacyjnym poprzez stosowanie dotychczasowych założeń poziomu strategicznego. W 2012 roku zdano sobie z tego sprawę, gdy ujawniono aferę dotyczącą sprawdzeń w IKEA Francja i zaczęto poszukiwać środków zaradczych. Ale poszukiwania nie zakończyły się i trwają, podobnie jak batalia sądowa w sprawie IKEA. Poziom ideologiczny. Historycznie rzecz biorąc, podejście do kwestii wywiadowczych we Francji zderzało się z pewną bardzo charakterystyczną postawą, niezdolnością albo niechęcią Francji do rozumowania w kategoriach władzy, to znaczy zajmowania stanowiska w kwestiach wojen gospodarczych. Owa postawa ma swoje źródło w całkiem niedawnej przeszłości, gdy Francja musiała sprzymierzyć się ze swoim wrogiem, odbierając w ten sposób znaczenie słowu patriotyzm. Zaś za każdym razem, gdy rządzący sprzymierzali się z wrogiem, to jednocześnie Francuzi tracili wiarę w patriotyczne ideały. Szczególnie oznaczyło się to 3 razy w historii współczesnej Francji. W przypadku sukcesji Ludwika XVIII po Napoleonie w 1815 roku. Podczas wsparcia udzielonego Bismarckowi przeciwko Komunie Paryskiej w 1870 roku oraz przy kolaboracji z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej. I nie zapominajmy także o tym, że zarówno wojny kolonialne, jak i zimna wojna przyczyniły się do sporego rozczarowania patriotyzmem. Zaś samo pojęcie władzy zaczęto traktować wyłącznie w kategoriach aktu dominacji nad narodem francuskim. I stąd właśnie wziął się de Gaulle'izm. Generał de Gaulle zinterpretował władzę narodową jako autonomię, zapewniającą jednocześnie perspektywy dla gospodarki oraz wzmocnienie pozycji narodu. I od tego momentu właśnie to starają się osiągnąć eksperci i zwolennicy wywiadu ekonomicznego we Francji. Dzieje pewnych pojęć. A chodzi mi o 2 pojęcia. Wojna gospodarcza, ekonomiczna oraz wywiad ekonomiczny, czyli francuski odpowiednik wywiadu biznesowego. W tej części podcastu zajmę się poziomem taktycznym kształtowania francuskiego wywiadu ekonomicznego. Nie jest jednak łatwo określić prawdziwą datę narodzin tradycji francuskiej wojny gospodarczej. Nawet jeśli dziś można by go zaliczyć do najbardziej znanych na kontynencie europejskim, to w rzeczywistości negatywne konotacje przypisywane przez kulturę francuską operacjom wywiadowczym, czyli kojarzone ze szpiegostwem, naruszaniem prywatności oraz propagandą i dezinformacją, ograniczały jego rozwój przez bardzo długi czas. Jeszcze w latach 70. zarządzanie informacją w całym jej cyklu życia było wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne różnych instytucji. Jednak potrzeba było więcej niż dekady, aby reguła konkurencyjności na światowych rynkach, niezbędna na poziomie korporacyjnym, została zrozumiana przez administrację publiczną. Począwszy od końca lat 80. zaczęto definiować politykę gospodarczą rządu w tworzeniu fundamentalnego sojuszu pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Pierwsze próby zmian kierunku działań rządu polegały na tym, że zamiast interwencji uprzywilejowujących dopłaty bezpośrednie, przyjęto system pomocy pośredniej oparty na wspieraniu innowacji. Rozszerzono również ten nowy system na małe i średnie przedsiębiorstwa, a nie tylko koncerny. Zmiany te doprowadziły do upowszechnienia się kultury informacyjnej, przede wszystkim w zakresie informacji naukowej i technicznej, która w następnej dekadzie doprowadziła do skutecznego przyjęcia przez państwo polityki w zakresie wywiadu ekonomicznego. W ramach działalności badawczej opublikowano słynne studium numer 1008 napisane przez dwóch ekspertów. Jednym z nich był Christian Harbulot, który wniósł istotny wkład do wywiadu ekonomicznego we Francji. Instrumenty zaproponowane przez autorów odnosiły się wyłącznie do strategii wojskowej i wojny ideologicznej. Zaproponowali oni jednak zmianę terminologii, aby strategiczne działania firm oraz państwa mogły przejść z pozycji obronnej do ofensywy. A wszystko to dzięki nowemu wówczas podejściu do konkurencji, opartemu na badaniu dynamiki zachowań konkurencyjnych. Autorzy dostarczyli klucz do interpretacji metody tworzenia strategii biznesowej opartej na trzech schematach bezpośrednio inspirowanych technikami walki. Na poziomie operacyjnym chodzi o bezpośrednie działanie w sytuacji relacji sił oraz krótkoterminowa strategia biznesplanu. Na poziomie taktycznym chodziło o średniookresową strategię poszukiwania przez firmę partnerstw, sojuszy i dywersyfikacji względem konkurentów. A na poziomie strategicznym postulowano podejmowanie działań wyprzedzających w odniesieniu do okoliczności, obowiązujących reguł gry, a także posiadanych sił i środków oraz długoterminowej strategii. To dało potężny impuls rozwojowi wywiadu ekonomicznego we Francji dzięki wznowieniu polityki krajowej na rzecz informacji naukowo-technicznej. Ale jednocześnie doprowadziło to do powstania znanego ci już dogmatu o symbiozie biznesu i polityki. Kamieniem milowym stał się tzw. raport Martra, sporządzony m.in. przez Christiana Harbulota, opublikowany w lutym 1994 roku, który określił definicję i wszystkie wymagania takiego systemu wywiadu ekonomicznego we Francji, systemu prywatnego wywiadu. W raporcie przedstawiono 4 propozycje. Upowszechnienie praktyki wywiadu ekonomicznego w firmach, optymalizację przepływu informacji między sektorem publicznym i prywatnym, projektowanie baz danych zgodnie z potrzebami użytkownika oraz mobilizowanie świata edukacji i szkoleń. Wywiad ekonomiczny zaś został zdefiniowany jako łańcuch działań obejmujący zbieranie przydatnych informacji z otwartych źródeł po przekazywanie materiałów decydentom rządowym odpowiedzialnym za formułowanie strategii obrony narodowej. Jak widzisz, aktywnie zaangażowano sektor prywatny w robocie państwowej. Brakowało jednak przejścia do zbiorowego i krajowego systemu informacyjnego. Na przeszkodzie stanęły bowiem 2 czynniki. Bariera istniejąca pomiędzy administracją a przedsiębiorstwami oraz bierność w działaniach przedsiębiorstw ograniczających się do monitoringu technologicznego w sensie obronnym. Dalszą pracę pchnęły naprzód działania rozpoczęte pod koniec 1994 roku przez Filipa Caduca w ADIT i Rémi Poutrata, dyrektora SGDN, czyli Sekretariatu Generalnego Obrony Narodowej, a wcześniej szefa wywiadu. Celem tych prac było przekształcenie prywatnego wywiadu ekonomicznego w realny obiekt zainteresowania publicznego. Była to wizja administracji w służbie przedsiębiorstw. Poutrat przygotował wspólnie z dyrektorem ADIT plan działania. Oprócz podkreślenia, ponownego zresztą, podejścia ogólnokrajowego, zaproponowano działania, które dotyczyły kształcenia i szkoleń, a obejmowały także tworzenie organizacji doraźnych, tworzenie krajowych baz danych, które miałyby być zestawione z bazami zarządzanymi przez konkurencyjne kraje, aby zapewnić francuskim przedsiębiorstwom rzeczywistą wiedzę na temat sektorów, w których działają oraz informacje o ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Rozwój centrów umiejętności specjalizujących się w technologiach internetowych. Mniej więcej wówczas, w połowie lat 90., wywiad ekonomiczny został we Francji oficjalnie opracowany jako narodowy program rządowy. I ten stan rzeczy trwa do dnia dzisiejszego. Uświęcenie doktryny. O ile lata 90. upłynęły pod znakiem raportu Martra, i utworzenia szkoły wojny ekonomicznej, to niepodważalny aksjomat o ścisłym powiązaniu państwa i biznesu w zakresie wywiadu ekonomicznego na potrzeby trwającej permanentnej wojny gospodarczej ugruntowany został w latach 2000 tzw. raportem Carayona. Na początku XXI wieku premier Jean-Pierre Raffarin powierza posłowi Bernardowi Carayon misję przygotowania nowego raportu z 3 celami. Analiza francuskiego systemu wywiadu ekonomicznego i ustalenie jego wad. Sformułowanie wytycznych i zaleceń do ich naprawy w kierunku wzmocnienia ważności wywiadu ekonomicznego. I wypracowanie warunków do optymalizacji koordynacji wywiadu ekonomicznego dla potrzeb definiowania i planowania strategii państwa. Bernard Carayon swoją pracę wykonał i w lipcu 2003 roku ogłosił raport zatytułowany Wywiad ekonomiczny, konkurencyjność i spójność społeczna. Wymienił w nim 38 propozycji oznaczonych słowami wojna ekonomiczna i patriotyzm gospodarczy w celu zaproponowania prawdziwej i wielkiej polityki publicznej dla celów obronności i zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Ponieważ raport ten jest podsumowaniem całej tej doktryny, to nieco przybliżę Ci jego treść zawartą w 6 rozdziałach. W pierwszym, aktorzy i dziedziny wywiadu ekonomicznego, omówiona jest użyteczność i obszary stosowania wywiadu ekonomicznego przez 3 rodzaje podmiotów: państwo, władze lokalne oraz przedsiębiorstwa i obywateli. Rozdział 2. Konkurencyjność Francji i konkurencyjność francuskich przedsiębiorstw koncentruje się na badaniach i innowacyjności, czyli 2 bardzo ważnych podstawach konkurencyjności. W rozdziale tym podkreślono ogromny problem zbiurokratyzowania Francji, wyrażającego się w mnogości struktur oraz brak współpracy i wizji strategicznej, oraz wskazano środki zaradcze, takie jak utworzenie Krajowej Rady do spraw konkurencyjności i bezpieczeństwa gospodarczego, czy też powołanie międzyresortowego przedstawiciela do spraw konkurencyjności i bezpieczeństwa gospodarczego. W rozdziale tym wskazano m.in. na rolę UbiFrance i ADIT w ich publicznej misji rozpowszechniania informacji ekonomicznych i technologicznych. Rozdział 3. Od obrony ekonomicznej do aktywnego bezpieczeństwa gospodarczego poświęcony jest roli, jaką powinno odegrać państwo w przewidywaniu zagrożeń, przed którymi stoją krajowe przedsiębiorstwa. A w tym celu potrzebna jest kompleksowa polityka bezpieczeństwa gospodarczego, która zakłada adaptację lub modernizację prawa w celu wzmocnienia roli służb obrony narodowej. W tym rozdziale wspomina się także o prywatnych danych wywiadowczych stwarzających problemy z zakresu bezpieczeństwa i etyki. Rozdział 4. Polityka wpływów proponuje ożywienie polityki wpływów Francji przez utworzenie Centrum Analiz i Prognoz oraz wzmocnienie stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Rozdział 5. Szkolenie w zakresie wywiadu gospodarczego skupia się na kwestii szkoleń w zakresie wywiadu ekonomicznego we Francji. W raporcie proponuje się audyt nauczania, przyznanie znaku IE, czyli wywiad ekonomiczny, oraz podkreślenie pragmatycznego i operacyjnego charakteru nauczania wywiadu ekonomicznego. Rozdział 6. Wywiad ekonomiczny i terytoria skupia się na terytorialnym zastosowaniu wywiadu ekonomicznego. Wskazuje się w nim, że wszelkie terytorialne strategie na rzecz rozwoju i zatrudnienia muszą opierać się na współpracy publiczno-prywatnej na szczeblu lokalnym i krajowym. Żebyś jednak nie miał żadnych wątpliwości, o co chodzi, to twórca raportu, Bernard Carayon, napisał, że spełnienie wskazanych przez niego wytycznych i zaleceń w zakresie wywiadu ekonomicznego jako części doktryny państwowej w zakresie obronności i bezpieczeństwa gospodarczego Francji wiedzie jedynie poprzez 3 małżeństwa i pogrzeb. Małżeństwo pomiędzy organami publicznymi, małżeństwo publiczne i prywatne oraz małżeństwo pomiędzy białą informacją oraz tą, która jest trochę ciemniejsza, a w takim razie z pogrzebem francuskiej naiwności. Szkoła Wojny Ekonomicznej. Aby odpowiedzieć na nowe zapotrzebowanie na specjalistów wywiadu ekonomicznego i wojny gospodarczej w prywatnym biznesie, rozpoczęto od organizacji seminariów, konferencji i kursów specjalistycznych. Następnie na wydziałach ekonomiczno-handlowych i politechnicznych rozpoczęto prowadzenie kursów specjalizacyjnych z zakresu wywiadu ekonomicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii biznesu i administracji przedsiębiorstw. Cały ten proces doprowadził do powstania znanej Ci już zapewne L'École des Guerres Économiques, czyli Szkoły Wojny Ekonomicznej lub Gospodarczej. Zdaniem jednego z jej założycieli, Christiana Harbulot, jego utworzenie zaspokoiło dwie bardzo specyficzne potrzeby. Bardziej szczegółowe badanie i głębię dynamiki leżącej u podstaw relacji między siłami ekonomicznymi oraz cywilne zastosowania wojny informacyjnej. Równolegle z tym rozwojem w świecie szkoleniowym francuskim wzrosła liczba publikacji i badań na temat wojny gospodarczej i wywiadu ekonomicznego. Ale l'École des Guerres Économiques to nie tylko placówka oświatowa. To centrum francuskiego wywiadu ekonomicznego. Przede wszystkim powołała najważniejsze francuskie stowarzyszenie profesjonalistów w tym zakresie – AEGE, czyli absolwentów École des Guerres Économiques. Ponadto szkoła posiada własną Junior Consulting Company, czyli specjalizującą się w wywiadach gospodarczych EGE Junior Conseil. Przy okazji Junior Entreprise to francuska organizacja non-profit, to taki typ organizacji, działająca na mocy prawa z 1901 roku, zarządzana przez studentów, przez uczniów. Działa na uczelniach na wzór firmy konsultingowej. Pozwala uczniom przećwiczyć lekcje teoretyczne w praktyce, wykonując misje w imieniu firm, stowarzyszeń lub organów administracji publicznej. A co najistotniejsze, szkoła posiada bliskie i nierozerwalne powiązania z administracją państwową i z biznesem. Zaś życie szkolne jest przerywane projektami AEGE, które zajmują pół dnia w tygodniu. Wówczas w szkole gromadzą się absolwenci i uczniowie w ramach działań, które przekształcają się w sieci kontaktów. A wszystko koordynuje biuro AEGE. Zresztą ta sieć dzięki swojej liczebności, to jest ponad 2000 absolwentów, oraz dzięki swoim klubom pozwala kontynuować nauczanie wielu poddziedzin wywiadu ekonomicznego w ramach wielu różnych społeczności, czyli właśnie klubów międzynarodowych, wsparcia biznesowych, a także rekreacyjnych. Sieć organizuje ponad 60 wydarzeń rocznie. Cele. Cele francuskiej szkoły wywiadu ekonomicznego są jasne. Lepiej przewidywać szanse i zagrożenia oraz odpowiednio koordynować strategie rządowe. Stosowana strategia tej szkoły to tworzenie stref wpływów, aby konkurować i współpracować na zwycięskiej pozycji oraz dzięki taktyczno-operacyjnemu stosowaniu różnych niespodzianek, a także ściganiu konkurencji, czyli przede wszystkim oskrzydlanie w wojnie biznesowej. To zaś oznacza strategiczne badanie trendów w środowisku naukowym, gospodarczym i technologicznym. Ostrzeganie państwa i przedsiębiorstw o głównych trendach gospodarczych. Pomoc i ułatwianie firmom ich międzynarodowego rozwoju. Określanie strategicznych sektorów dla Francji i opracowywanie systemu ostrzegania o tych sektorach. Koordynację ochrony firm sektora strategicznego oraz interesów państwa. Określenie polityki wpływów i pozycji Francji w organizacjach międzynarodowych oraz koordynowanie działań edukacyjno-szkoleniowych i percepcyjnych, czyli świadomości w zakresie wywiadu ekonomicznego różnych departamentów rządowych. Akcja! Jak już zdążyłeś zapewne zauważyć, Francja ma świetnie przygotowane kadry do prowadzenia profesjonalnego wywiadu ekonomicznego w kraju i poza granicami republiki na poziomie operacyjnym. Nic więc dziwnego, że w biznesie działają efektywnie. Zupełnie naturalną kwestią organizacyjną we francuskiej firmie jest funkcjonowanie struktury przynajmniej niewielkiej komórki wywiadu ekonomicznego, posiadającej pełne wsparcie dyrektora generalnego i zarządu firmy, która składa raporty bezpośrednio top managementowi. Wszelkie działania tej struktury organizacyjnej opierają się na cyklu wywiadowczym obejmującym identyfikację potrzeb informacyjnych, zbieranie danych ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego firmy, analizę informacji oraz rozpowszechnianie informacji wywiadowczych do odpowiednich osób we właściwym czasie. Same informacje, zarówno informacje formalne, jak i nieformalne, muszą być jednak zdobywane w sposób etyczny. Głównym celem organizacyjnym wywiadu ekonomicznego jest zorganizowanie firmy w taki sposób, aby usunąć osobiste i strukturalne przeszkody w tworzeniu funkcji zbiorowej inteligencji, czyli zarządzania wiedzą. Chodzi o to, że suma indywidualnych działań wywiadowczych będzie zawsze mniejsza niż inteligencja zbiorowa jako całość. Z tego też powodu obowiązkiem każdego pracownika jest ochrona i gromadzenie informacji strategicznych. Aby to osiągnąć, jednostka wywiadu ekonomicznego zapewnia szkolenia, tworzy specjalne szablony raportów wywiadowczych i opracowuje listę celów wywiadowczych określonych przez dyrektora generalnego jako wartościowe. Dzięki takiemu podejściu raport wywiadu traktowany jest przez pracowników jako normalny, znany dokument. To zaś pomaga wyeliminować zwykle występującą barierę mentalną, polegającą na odczuciu bycia szpiegiem przez pracownika, co utrudnia zbieranie danych, a później analizowanie informacji pod kątem ważności dla firmy i dla państwa. Informacje wywiadowcze są rozpowszechniane w celu zaalarmowania i zintegrowane z procesem decyzyjnym. A ponieważ informacje coraz szybciej starają się przestarzałe, to też prędkość ich rozpowszechniania staje się krytycznie istotna. Stąd postulat ich dostarczania do wybranych osób zgodnie z ich określonymi zainteresowaniami we właściwym czasie. Po otrzymaniu tych informacji osoby, które je otrzymują, często je redystrybuują. Na przykład dyrektor generalny wysyła określone informacje do innych pracowników, takich jak dział obsługi posprzedażowej lub centra badawczo-rozwojowe. Podobnie dyrektor działu badań i rozwoju wybiera i rozpowszechnia informacje wśród inżynierów zgodnie z ich zainteresowaniami. I pamiętaj proszę, że opowiadam o czasach dzisiejszych, więc przede wszystkim cała ta dystrybucja informacji odbywa się poprzez serwery baz danych, coraz częściej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, udostępniając je zgodnie z określonymi zasadami dostępu menedżerom i pracownikom, zgodnie z ich zapotrzebowaniami informacyjnymi. Wnioski. Myślę, że mogę wskazać na kilka cech charakterystycznych dla sytuacji, w której obecnie znalazła się szkoła francuskiego wywiadu ekonomicznego. Na poziomie ideologicznym chodzi o władzę narodową, rozumianą jako autonomię zapewniającą jednocześnie perspektywy dla gospodarki oraz wzmocnienie pozycji narodu. Na poziomie strategicznym wywiad ekonomiczny we Francji funkcjonuje jako narodowy program rządowy, stanowiąc oficjalny i bardzo istotny element permanentnej wojny gospodarczej, w której Francja uczestniczy aktywnie. Na poziomie taktycznym podejmowane są 3 rodzaje działań. Ukierunkowane na realizację zadań wywiadu ekonomicznego w konkretnej korporacji lub małych i średnich przedsiębiorstwie w związku z walką konkurencyjną. To jest charakter aktywny. Ukierunkowanie na ostrzeganie służb państwowym w zakresie wojny gospodarczej. Charakter obronny. I ukierunkowanie na podnoszenie świadomości i kwestie edukacyjno-szkoleniowe. To już ze strony państwa. Na poziomie operacyjnym mamy do czynienia ze stosowaniem wszystkich dostępnych, legalnych środków, czyli zestawów pojedynczych narzędzi pracy, metod, czyli zespołów środków stosowanych dla osiągnięcia zakładanych celów, form, czyli kategorii działań wskazujących na ich ważność i zaawansowanie oraz zasad, dzięki przestrzeganiu których wszelkie działania są efektywne i zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Biorąc powyższe pod uwagę, a także wszystko to, o czym dzisiaj Ci opowiedziałem, to należy zaznaczyć, iż znaczne zmiany i rozwój zachodzą we francuskim wywiadzie ekonomicznym na poziomie operacyjnym i taktycznym. Już nawet nie mówię o rozwoju technologii. Pewien problem stanowi jednak poziom strategiczny, wynikający z bezpośredniego założenia ideologicznego. W przeciwieństwie do wielu różnych głosów dotyczących afery IKEA Francja, ja wcale nie uważam, że ujawnienie wynikło z jakiegoś ludzkiego błędu. To nie był błąd, lecz ujawnienie pewnego rozwiązania systemowego. Zaś wykorzystywanie prywatnego biura detektywistycznego, prowadzonego przez byłego funkcjonariusza policji albo służb, ma we Francji bardzo długą tradycję. Mówiłem o tym sporo w odcinkach podcastu dotyczących agentury zagranicznej ochranki lub, jeśli wolisz, ochrany. Powtórzę więc, to kwestia systemowa. Francuska Szkoła Wywiadu Ekonomicznego przez całe lata działała w oparciu o stan wypracowany z wielkim wysiłkiem intelektualnym i organizacyjnym w dekadach lat 70., 80. i 90. Ale w 2009 roku wszystko się zmieniło. Powstała Unia Europejska, której Francja jest szczególnie aktywnym orędownikiem. I stan strategicznego poziomu wywiadu ekonomicznego z końca lat 90. nie przystaje do tego game changera w postaci nowego prawa unijnego w zakresie ochrony wolności obywatelskich i praw indywidualnych jednostki. Z tego też powodu uważam, że Francja ma do przepracowania bardzo ważną sprawę. Przejrzenie założeń ideologicznych w odniesieniu do nowego otoczenia prawnego oraz ustalenie nowej wizji na poziomie strategicznym. No nie oznacza to jednak, że Republika Francuska przepracuje te sprawy. Może bowiem nie robić nic, nie przejmując się tymi okolicznościami. Wówczas afer typu IKEA może być więcej. Aby temu jednak przeciwdziałać, prywatny francuski wywiad ekonomiczny zacznie wówczas prowadzić szereg działań maskujących na poziomie taktycznym, a przede wszystkim operacyjnym. Pytanie tylko, czy Unia pozwoli na to Francji? Wiele się może zdarzyć lub nic. Zawsze przypominam Ci, że praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. W tym odcinku musiałem poruszyć nieco teorii, gdyż bez niej nie da się zrozumieć praktyki. Da się praktykować, ale to trochę tak jak podróż osoby niedowidzącej. Porusza się, nawet skutecznie działa, ale nie dostrzega wielu istotnych okoliczności takiej podróży. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania lub sugestie, to napisz e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl lub skomentuj ten podcast. Ja zaś mam do Ciebie ogromną prośbę. Poleć ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służby mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. I zapraszam Cię serdecznie na blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu albo na blogu. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!